Dzień dobry. No jak tam postępy marksizmu w świecie, w Europie? O, pana, tyraliera idzie. Postępy idą zgodnie z planem. Co pan odnotował ostatnio? Nic. W swoim obserwatorium? Nic się nie dzieje? W moim obserwatorium. Czekam na wynik tego, bo tam coś się podobno w Stanach dzieje. Tak, to dzisiaj będzie głosowanie. To już tak. Rozmawialiśmy właśnie z redaktorem Czekam ze spokojem na wynik, bo ponieważ i tak nie mam na to żadnego wpływu, to czekam ze spokojem, co wcale nie znaczy, że to jest wesołe. A cała reszta to jest, powiedziałbym, bez zmian, czyli galopujący postęp. Który doprowadzi nas do szczęścia. Jak to każdy powie. Jestem głęboko przekonany. Nie wiem, czy to jest, czy chodzi o szczęście, ale na pewno chodzi o nirwanę. No, bo postęp dokonuje się po to, znaczy ideolodzy postępu tak twierdzą, żeby uszczęśliwić ludzkość. Tak. Jak ludzkość nie chce postępować, to się ją do tego zmusi, tak. Bo ludzkość nie wie, jak zdążać do szczęścia, wiedzą to tylko oświeceni. Tak. I główny problem polega na tym, że w tej chwili przyrasta liczba oświeconych. To czyli będziemy mieli więcej do utrzymania. My, owce, które są strzyżone. Myślę, że nie, bo prędzej czy później okaże się, którzy oświeceni są bardziej oświeceni i ci bardziej oświeceni zrobią porządek z tymi mniej oświeconymi i do utrzymania będzie mniej więcej taka sama pula oświeconych. Pojawią się rewizjoniści, których trzeba będzie wystrzelać. A nie, to jest uwzględnione w ideologii. Tutaj nie ma żadnych nieporozumień. Bo w miarę postępów rewolucji rośnie walka klas. No tak, tak. Czyli wyłonią się prawdopodobnie jacyś trockiści albo jacyś inni dysydenci z łona tej dominującej siły. Proszę pana, z tymi pojęciami to już w tej chwili trzeba uważać, bo mnie się wydawało, że jeśli się, przepraszam za wyrażenie, społeczeństwu przybliży pewne pojęcia, które kiedyś miały dość precyzyjną treść, dość precyzyjne znaczenie, to że to umożliwi ludziom uporządkowanie sobie obrazu rzeczywistości. I w gruncie rzeczy w dalszym ciągu jakoś podskórnie wydaje mi się, że tak powinno być. Ale coraz bardziej dociera do mnie waga tego problemu, który jest przez absolutnie wszystkich w tej chwili konsekwentnie przemilczany, wcierany pod ziemię, pod dywan i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ tak naprawdę jest jeden, jedyny problem. Oczywiście ja tak często mówię, jeden, jedyny problem i tylko to jest, oczywiście jest mnóstwo innych problemów, natomiast jest jeden problem, bez którego po prostu nie da się rozwiązać żadnego innego, ponieważ on jest bazą całego życia społecznego. Mianowicie nikt nie chce rozmawiać o pracy. Bo praca jest męcząca. Jak to mówił mój kolega, żadna praca nie hańbi, a każda męczy. No właśnie. A poza tym, jak mówiono w PRL-u, w pracy jest mikro i przykro. Lepiej, właśnie żeby o to, inni pracowali na nas, prawda? To tak ci właśnie o to chodzi, że z tym, jeżeli chodzi o to, jak to było w PRL-u, to trzeba było sobie przypomnieć, kto to mówił. No tak. Bo o dziwo wcale nie mówili tego komuniści. Mówili w taki sposób ludzie, którzy... Klasa robotnicza. Nie. O nie, proszę pana. Z klasą robotniczą to wcale nie jest tak łatwo. Tak mówili ci ludzie, którzy chcieli wmówić społeczeństwu, że w pracy ma być przyjemnie. Co jest patologią na samym wstępie. Jeśli ktoś będzie obiecywał ludziom, że w pracy ma być przyjemnie, no to mamy zaorane. No tak, ale praca nie temu służy. Ale trzeba zauważyć jednak, że marksizm wyewoluował. Bowiem kiedyś dysydentem był Josip Broz, noszący przydomek Tito. Ale okazało się, że to dzielenie się marksistów
nie ma końca, bo dysydentem wobec Broz Tito był Milovan Gilas. Ale Milovan Gilas popełnił pewne odkrycie, którego marksiści mu nie wybaczyli. A mianowicie zauważył czerwoną burżuazję. No, tak naprawdę to zauważył ją wcześniej Trocki, ale to i to znacznie wcześniej. Z tym, że wie pan, ja jestem trochę w kłopocie, dlatego że pan wchodzi już na ten poziom, na którym ja po prostu jestem za słaby. Bo pan mówi o pewnych rozgrywkach już na tym piętrze, na którym wprawdzie uwikłani ideologicznie, ale działają politycy. No bo pojęcie dysydenci z partii komunistycznej. Dysydentem był Jacek Kuroń, dysydentem był Adam Szaf. Dysydentem był Kazimierz Mijal, który uciekał do Albanii i stamtąd nadawał Prawdę Jedyną. To byli różni dysydenci. Był też Bronisław Geremek. Również dysydent z tego głównego łona matki partii. Dobrze, że powiedział pan z głównego. Tak. A co nie znaczy, że oni wychodzili poza ogólny nurt. No ale potem można powiedzieć, siedzą faceci i opowiadają o sprawach nieistotnych. Nie, mówimy o sprawach istotnych, bo te podziały miały później głębokie konsekwencje dla nas dziś. Bo gdyby nie Geremek, Kuroń, kilku innych, o których już nie ma co mówić, to nie mielibyśmy okrągłego stołu i tego kształtu III Rzeczpospolitej, z którym się ciągle zmagamy. Przepraszam, wydaje mi się, że rozumiem intencje, ale mój ogląd sprawy jest niestety trochę inny. Dlatego, że oczywiście w tym, co pan mówi, ma pan całkowitą rację, że to miało ogromny wpływ na to, w jakiej w tej chwili jesteśmy sytuacji, nie wiem jak to nazwać, systemowej, w jakim systemie żyjemy, ale mam na myśli tutaj pewną strukturę organizacyjną w gruncie rzeczy, bo do tego się to sprowadza. Natomiast struktura organizacyjna wbrew pozorom nie przesądza o tym, jak mechanizm działa. Natomiast najważniejszą rzeczą, która nie uległa zmianie w całej ideologii marksizmu i która spowodowała, że od pewnego momentu, tak w wielkim uproszczeniu, od połowy XX wieku doszło do całkowitego sojuszu między najogólniej rozumianym marksizmem i wszystkimi nurtami tak zwanymi wolnościowymi, jest to, że nowy marksizm, wzorując się, ale stosując inne metody, ale wzorując się, czy kontynuując myśl Karola Marksa, postanowił oprzeć się na produkcji społeczeństwa składającego się z pasożytów. I oczywiście te wszystkie kwestie, nazwijmy to Gilasowe, one są bardzo istotne dla kogoś, kto usiłuje analizować bieżącą sytuację w jakimś regionie. Ponieważ tam nakładają się na względy ideologiczne cała tradycja, różne wpływy różnych religii i tak dalej, i tak dalej. I to jest rzeczywiście niesłychanie skomplikowane i praktycznie rzecz biorąc, podejrzewam, że jest niewiele osób, które by się potrafiły dobrze orientować we wszystkich regionach. To wszędzie jest gdzieś jakaś specyfika. I od tego potrzebni są ludzie, którzy potrafią to analizować, że tak powiem, tu i teraz. Natomiast główny problem polega na tym, i to jest mój problem, bo ja się akurat w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że zacznę mówić publicznie o pewnym temacie, który uważam za absolutnie fundamentalny, na który nie mają wpływu żadne inne okoliczności. To jest odpowiedź na pytanie. Jeśli człowiek chce robić to, co chce, to żeby mógł robić to, co chce, to musi coś mieć. Chce jechać rowerem, musi mieć rower. Chce mieszkać w mieszkaniu, musi mieć mieszkanie. Chce jeść, musi mieć jedzenie. I pytanie jest, kto ma to wyprodukować?
ludzie zostali, nie tyle zostali, są cały czas, bo to jest bardzo istotne, że to jest proces, tego nie można załatwić jednorazowo, ponieważ codziennie rodzą się setki tysięcy ludzi i tych ludzi trzeba od nowa, że tak powiem, przepraszam za to słowo, ale trzeba ich znowu zaorywać. W związku z tym ta maszyna demoralizująca, a przynajmniej uniemożliwiająca wychowanie ludzi na ludzi, ona musi działać na okrągło. I w tej... Tylko zachodzi pytanie, no po co? Po co się z to bardzo robi? Prostego powodu. Człowiek, którego to już nawet na tym polega zresztą niesłychana uroda i finezja tej patologicznej ideologii, że po to, żeby ludzi nauczyć pracy, to ich trzeba uczyć. Ich trzeba najpierw wychowywać, potem trzeba ich edukować i tak dalej, i tak dalej. Trzeba wykonywać jakąś pracę. A jeśli chodzi o człowieka, jeśli chodzi o, że tak powiem, drugą wersję, to wystarczy tego nie robić. I dopóki człowiek żyje, to on ma jakieś potrzeby. I po to, żeby te potrzeby zaspokoić, to on musi dysponować dobrami. Więc jeśli on tych dóbr nie potrafi wyprodukować, to on może je tylko ukraść. Albo otrzymać, na przykład od państwa, od Unii Europejskiej, od George'a Sorosa, czy jak on się tam nazywa. Ale oni, ponieważ oni też niczego nie produkują, to oni to muszą też ukraść. I muszą to ukraść tym, którzy produkują. Jednym słowem, wszyscy ci ludzie, którzy nie potrafią lub nie chcą produkować, i to dobrowolnie, a taka sytuacja może być wynikiem tylko prawidłowego wychowania, są skazani na popieranie takich ludzi, którzy zorganizują sprawnie działający system kradzieży. No ktoś musi jednak produkować. Ale oczywiście i dlatego potrzebny jest aparat terroru, który tę część produkującą będzie trzymał, przepraszam za wyrażenie, za pysk. Żeby robili swoje i nie podskakiwali. Bo jak zaczną twierdzić, że zaraz, my pracujemy, a kto inny korzysta, to my nie bardzo się na to godzimy. To może my się zbuntujemy. A to się wtedy mówi, a ty faszysto. Mhm. I do tego została zbudowana cała finezyjna ideologia, która na dodatek jest w swoim wykładzie ogólnodostępna. Tylko, bo że druga strona się z tym nie kryje, tyle tylko, że ta strona, która pracuje, nie chce o tym słyszeć. Wie pan dlaczego? Ponieważ w tej chwili zdecydowana większość ludzi, która jeszcze pracuje, mówię oczywiście o świecie białego człowieka, bo na przykład w Chinach jest inaczej. Ta strona, która jeszcze pracuje, pracuje dlatego, że ona po prostu nie ma innego wyjścia i nie potrafi kraść, albo jest jeszcze skrępowana tą tak zwaną starą moralnością i po prostu no nie bardzo umie kraść. Natomiast większość ludzi tych, którzy jeszcze pracują, marzą o tym, żeby jednak nie pracować. Tylko, że jak piramida się zachwieje, jeżeli w tym modelu pracujących będzie coraz mniej, tak, a kradnących coraz więcej, to się wywróci. Nie, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że w tej koncepcji, o której ja mówię i która została precyzyjnie napisana 150 lat temu przez Marksa, bo tam nie ma, właśnie to jest fascynujące, że wszystkie założenia tego systemu, który w tej chwili jest, no, że tak powiem, po raz enty jakoś tam realizowany, bo przecież ta ideologia ponosiła nieustanne klęski i ona ciągle uczyła się na własnych błędach. Ale ona w całości została napisana w 1848 roku, pomijam wcześniejszego Marksa, bo to jest zupełnie oddzielny temat. To przecież Kołakowski, jedyne prawdziwe zdanie w życiu, jakie Kołakowski napisał, to to, że jakby
ideologia komunistyczna została przedstawiona, mówię tutaj ideologia nie w sensie uzasadnień filozoficznych, ale jako program życia społecznego i program polityczny, została sformułowana w manifestie komunistycznym i sam Kołakowski zwraca uwagę na to, że ona już nie uległa żadnej istotnej zmianie. Zbrodnia, jakiej dokonał Kołakowski, wybitnie czarna postać, to jest to, że on w 70-tych latach napisał książkę, najgłupszą książkę współczesnego świata, w której, dzięki której zamknął wieko nad trumną. Wmówił ludziom, że marksizm się skończył. Główną marksizmu. Tak. On tą książką stworzył złudzenie, że marksizm się skończył. A potem to już jakieś takie inne dziwadła. No, dlatego był tak wybitny i dlatego miał być następcą Adorna. Nie zdążył. Czyli neomarksizm, ten europejski i już niestety także amerykański w części, zaczyna robić kolejny pochód przez świat. No ten pochód chyba, w sensie historycznym, to ten pochód chyba się zbliża do końca. Jednak. Tak, dlatego że ja wiem, że to śmiesznie brzmi, jak to mówi człowiek no, znikąd, ale w tym przypadku należy odwołać się do, no czego by nie powiedzieć, ale jednak bardzo solidnej, wiarygodnej firmy. Komunistyczna Partia Chin ogłosiła niedawno, że w 2049 roku, czyli w setną rocznicę debiutu, w Chinach zostanie zaprowadzony socjalizm. I oni mają rację. Ponieważ Chiny w tej chwili realizują coś, co najpierw był taki ekonomista, nie ekonomista, Hilferding, po nim mówię to bez jakiejkolwiek ironii, fantastycznie rozwinął tę koncepcję Lenin, a potem to już robili to wszyscy, Róża Luksemburg i tak dalej, a ostatnim, zaznaczam, ja nie śledzę tego nurtu, ale ostatnią ważną osobą wśród analityków tego nurtu jest były niemiecki kanclerz Schröder. Z takich ludzi, ponieważ my otrzymujemy informacje z mediów, czyli dostajemy śmieci, no to my traktujemy tego Schrödera, a złachmanił się, poszedł do ruskich na pensję. Natomiast Schröder w młodości to był jeden naprawdę z bardzo aktywnych, nazwijmy to socjaldemokratów, ale marksistów. I on można powiedzieć, w jakimś sensie rozwijał teorię tak zwanego sztamokapu. Czyli to jest taki skrót od niemieckiej nazwy Staatsmonopolistischer Kapitalismus. Czyli kapitalizm państwowy. Kapitalizm, monopolistyczny kapitalizm państwowy. To, co robią Chińczycy. W tej chwili robią to Chińczycy, ale Chińczycy robią to i wie pan, no trudno naprawdę nie mieć, to nawet nie jest kwestia szacunku, ale jednak jakiegoś respektu do ich nieprawdopodobnej konsekwencji. Ponieważ Chińczycy jeszcze w tej chwili pod swoim własnym nadzorem realizują to, co napisał Marks. Bo Marks powiedział, socjalizm powstanie dopiero wtedy, kiedy kapitalizm osiągnie swoją największą wydajność. Mhm. A o co chodziło? No chodziło o to, żeby kapitalizm osiągnął swoją największą wydajność, nagromadził stertę dóbr, z których po rewolucji będzie można żywić pasożytów. Ale w tym czasie będzie można już zacząć stosować to, co jest nieuchronne, mianowicie terror. I to jest nasza perspektywa, ponieważ każdy taki system, który się musi ekonomicznie wywalić, musi doprowadzić do buntu społecznego, a jedyną metodą na bunt społeczny, jeśli się nie ma do rozdawania dóbr, bo się skończyły, no to jest terror. Z tym, że istnieje terror pałkarski, ale istnieje znacznie finezyjniejszy terror mentalny. I my jesteśmy w tej chwili
że tak powiem, terroru mentalnego. Jesteśmy rozklepywani na ziemi przez ten terror ideologiczny, którego rozsadnikiem niestety oprócz mediów są przede wszystkim szkoły. No i tak. Z tym trzeba sobie dać radę jakoś. A z edukacją jak na razie niewiele robimy. Nic nie robimy i jest zupełnie już w tej chwili oczywiste, że jest to, po pierwsze, wiadomo, że nie będzie żadnych zmian, ponieważ te zmiany, które do tej pory zostały wykonane, zaznaczam, one są konieczne, czyli zmiany organizacyjne. Gimnazja, nie gimnazja. To jest oczywiście konieczne, ale to nie zmienia faktu, że teraz w poprawionym układzie organizacyjnym będzie skuteczniej wpajana patologiczna ideologia i będzie stosowany patologiczny system wychowania. Czy nie ma pan żadnych złudzeń co do dobrej zmiany? No wie pan, ja nigdy nie miałem żadnych złudzeń, natomiast moje w dalszym ciągu bardzo takie smutne poparcie dla dobrej zmiany sprowadza się tylko i wyłącznie do jednego argumentu, ponieważ argument jest tylko i wyłącznie jeden i nie ma żadnego innego. To jest ta formacja, która jeszcze przynajmniej w deklaracjach stwarza szansę obronienia Polski przed likwidacją państwa. Ponieważ od półtora roku, czy od, no tak, no już ponad rok, ten cel, czyli likwidacja państwa polskiego, nie tylko polskiego, ale państwa polskiego, jest już oficjalnym programem integracji. A ludzie, wiem, to trochę głupio powiedzieć, no, wytłumaczenie ludziom, na czym polega integracja, jest bardzo trudne. A to jest takie, no, integracja polega na tym, że jak jest dużo części składowych, i one się tak integrują, no to końcem integracji musi być likwidacja części. Proszę pana, to nie dociera. Ale między innymi dlatego, że właśnie szkoły pozbawiają dzieci, a potem młodzież, umiejętności wykonania tak prostych operacji. No i jeszcze religia. Religia, którą Marx nazywał opium dla ludu, widząc w niej zagrożenie dla swoich planów. No, są koncepcje, czy to miało być według niego opium dla ludu, czy opium ludu. To też ciekawa historia. Proszę pana, Marx był człowiekiem, na pewno był bardzo inteligentny. W tej dziedzinie nie ma nawet sensu zastanawiać się nad tym, co on wypisywał. Bo to spełniało funkcje całkowicie drugorzędne. Marx zresztą należał do tego kręgu, z którego wywodzi się w zasadzie jedyny konsekwentny i nic nieznaczący nurt ateistyczny. Mówię o tym kręgu feuerbachowskim. Oni tam potem się gryźli między sobą, ale w sumie to poza tym trzeba pamiętać, że Marx zaczynał karierę. To nie poszło w tym kierunku, ale on miał być redaktorem naczelnym takiego czasopisma Ateist. I to był jego główny temat wtedy, kiedy był młodym człowiekiem. Dopiero potem kręgosłup wyprostował mu prawdopodobnie Engels, bo Engels był znacznie, nie chcę powiedzieć inteligentniejszy, był mądrzejszy od Marksa. Nie ma ludzi, i to jest temat, na którym ja w tej chwili siedzę, żeby go jakby uprościć. Nie ma ludzi niereligijnych. Człowiek jest absolutnie w sposób nieusuwalny istotą religijną. I jeśli i to, o czym mówił Marx, o czym zresztą mówił Feuerbach, bo przecież Feuerbach był tak zwanym ateistą, ale jaka jest jego główna książka? W tytule książki jest chrześcijaństwo. Oni walczyli nie z religią, tylko z konkretną religią. No on twierdził, że człowiek jest tym, co je. Proszę pana, no ich trzeba czytać tak jak... No, nie należy ich czytać wprost. To byli za bystrzy ludzie, żeby pisać wprost. Jest zupełnie oczywiste, że jeśli wyeliminuje się to, co jest największym wrogiem marksizmu, nie tylko zresztą marksizmu,
bo to jest wbrew pozorom znacznie szerszy problem. Jeśli wyeliminuje się tę religię, która stoi na przeszkodzie polityce kradzieży, antykulturze kradzieży, a jest tylko jedna taka religia. W historii pojawiła się tylko jedna taka religia, to znaczy jest nią katolicyzm. I tutaj, żeby wyjaśnić, nie chrześcijaństwo, bo już w tej chwili pojęcie chrześcijaństwo nie ma sensu. Od czasu, kiedy to się podzieliło, to nie ma sensu. Ten nurt, o który chodzi, w tej chwili to jest katolicyzm. I to rzymski katolicyzm, łaciński. Jeśli tę ideologię, która jest ideologią zabraniającą wyzysku, zabraniającą okradania, bo w gruncie rzeczy do tego się to sprowadza, czyli taką, jeśli wyeliminuje się moralność ograniczającą, to już nie trzeba w ogóle się niczym innym zajmować. Człowiek albo sam sobie stworzy, albo natychmiast wchłonie, podsyłamy mu wszystkie odmiany poganizmu. I od czasu renesansu mamy po prostu renesans poganizmu do dnia dzisiejszego. A zamknięciem tego procesu, oczywiście mówię, przesadzam, że zamknięcie, bo ten proces trwa, ale taką kulminacją tego procesu był ten cyrk pod świętym Gotardem. Tak, otwarcie tunelu. Oficjalne wprowadzenie w świętym cesarstwie komunistycznym zachodniej Europy pogańskiej religii, w której Bogiem jest koziołek matołek. Oj tak. No i tym niewesołym wnioskiem. To jest bardzo wesoły wniosek, bo wesołe jest to, że zaczynamy sobie z tego zdawać sprawę. Tak. Kończymy w ten sposób naszą rozmowę. Wrócimy do tych rozważań, dlatego że nigdy dość myślenia o filozofii, bo z tego wynikają różne i problemy, i nadzieje także. Przypomnę, że naszym gościem był Krzysztof Karoń.